Oliwia Stasia, dzień dobry, witam w programie Czas dla Ekonomii. Moim państwa gościem profesor Uniwersytetu Ekonomicznego Radosław Pietrzyk. Dzień dobry. Dzień dobry. W ostatnich dniach, tygodniach było bardzo dużo doniesień dotyczących bankructwa, między innymi banków w Stanach Zjednoczonych i w Szwajcarii. Proszę nam powiedzieć, co tam się w ogóle wydarzyło? Sytuacja z, z bankami zrobiła się bardzo niebezpieczna, a winą e, tak naprawdę można trochę obarczyć. E, Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, czyli, czyli FED, który podnosił stopy procentowe. I to spowodowało, że banki, które miały w swoim portfelu bardzo dużo obligacji rządowych, musiały te, te obligacje na nowo wycenić i musiały je przecenić. W związku z tym się, się, pojawiły się bardzo duże straty. To z kolei spowodowało utratę, utratę jakby wiarygodności mhm. tego banku, utratę zaufania klientów, którzy zaczęli wyciągać swoje depozyty. Niestety wyciąganie masowe wyciąganie depozytów z każdego banku jest w stanie doprowadzić do, do jego bankructwa. Taki mhm. naj, naj, najbardziej znana sytuacja z bankiem, czyli z tym bankiem Silicon Valley Bank mhm. e, z, z Kalifornii polegała na tym, że on miał niewielu klientów, ale bardzo bogatych. Przede wszystkim to były firmy technologiczne, firmy, które e, też e, operowały na rynku e, kryptowalut. W związku z tym wyciągnięcie przez wielu z tych klientów spowodowało, że Masowy, znaczy brak gotówki mhm. tak, w portfelu banku i konieczną e, interwencję. A też p, tutaj należy przypomnieć, że depozyty są objęte, depozyty złożone w bankach są objęte gwarancjami, róż, również w Stanach Zjednoczonych, natomiast do pewnego limitu. E, I tutaj się okazuje, że 90% wkładów do tego banku było ponad ten, ten limit, tak? mhm. nie spełniało tego limitu. W związku z tym no, strach też inwestorów był duży, ale tu zareagował y, i rząd Stanów Zjednoczonych, i Rezerwa Federalna. Y, także ten bank został, no może nie uratowany, ale mm -hmm. przejęty. Tak? I mimo, że ten limit był przekroczony, wszystkie depozyty y, będą klientom zwrócone. Także sytuacja została y, jakby opanowana. opanowana w tym, że, tak? że Widać, że rząd amerykański chciał uspokoić inwestorów, bo niestety mogłoby się to skończyć kolejnymi bankructwami. Banków w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Czy te działania rządu, tutaj powiedzieliśmy, jak one wyglądały, one pomagają w takiej sytuacji, czy to jest dobre rozwiązanie, że, że taka praktyka ma miejsce? Znaczy, z, jed, z jednej strony, o, oczywiście, rządy powinny jak najmniej wpływać na to, co się dzieje z prywatnymi przedsiębiorstwami. Ale z drugiej strony nieuspokojenie tej sytuacji spowodowałoby mas, prawdopodobnie masowy upadek banków i powtórkę być może z roku 2008. W tej chwili wygląda na to, że sytuacja się trochę uspokoiła, aczkolwiek rynki dalej reagują bardzo, bardzo nerwowo. To przenieśmy to trochę na polski grunt. Co z naszymi bankami, czy my możemy spać spokojnie, czy jakby ten polski sektor bankowy jest jakkolwiek zależny od tej sytuacji? Bezpośrednio od tej sytuacji w Stanach Zjednoczonych i jeszcze może dodajmy od sytuacji w Szwajcarii, bo, bo przed chwilą mieliśmy też, no nie upadek, ale przejęcie banku Credit Suisse. Tak? Tu jest, sytuacja była troszeczkę inna, ale też związana z, i z przeceną aktywów i z wycofywaniem środków. W ostatnim kwartale około niemal 40% środków z banku Credit Suisse zostało, zostało wycofanych. Ten bank został przejęty przez swojego największego konkurenta i największy bank w Szwajcarii i sytuacja też, mam nadzieję, się trochę uspokoiła. Polskie banki jakby nie są, nie są tak bezpośrednio związane z tą sytuacją i w Szwajcarii, i w Stanach Zjednoczonych, natomiast sytuacja w polskich bankach też nie jest najlepsza. Natomiast tutaj należy uspokoić wszystkie osoby, które mają pieniądze w bankach, gdyż są te pieniądze objęte gwarancjami mhm. bankowego funduszu gwarancyjnego do równowartości kwoty 100 tysięcy euro. Także tutaj większość z nas może oczywiście mhm. spać spokojnie. I w tej chwili nie ma chyba realnego zagrożenia dla polskiej bankowości, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że są, jest pewna presja na banki. Z jednej strony banki poniosły bardzo duże straty z tytułu e, tych wakacji kredytowych, tak, które zo, zo, zostały, mhm. zostały ogłoszone, e, ogłoszone w zeszłym, e, w zeszłym roku e, i tutaj mówi się już o 14 miliardach mhm. e, złotych e, kosztów, które banki poniosły, e, a była to decyzja rządu, tak? natomiast obciążyła oczywiście e, banki i z drugiej strony no niestety ten wiszący miecz związany z kredytami frankowymi, który może obciążyć polskie banki. No tutaj są różne szacunki, ale, ale po, ostatnich, po ostatnich wydarzeniach, które miały miejsce w CUE, to może być od 100 nawet do 200 miliardów złotych. Także te, tego dokładnie nie wiem. A kiedy będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć? Jak te sprawy będą się... Za, za około, mhm. myślę, że za około pół roku w okolicach wakacji będziemy, będziemy mieli orzeczenie orzeczenie TSUE. No banki się na to przygotowują, ponieważ ta opinia rzecznika TSUE zwykle się potwierdza mhm. w wyrokach e, Trybunału. Także banki się na to przygotowują, tworząc rezerw, tworzą rezerwy. No Rezerwy oczywiście obniżają ich, ich wynik. Sektor bankowy w Polsce jest bardzo ważny dla funkcjonowania całej gospodarki, więc to nie jest tak, że chcemy zrobić bankom e, jakiś pstryczek w nos, bo ostatecznie będzie kosztować nas to wszystkich. Tak, bo w bankach pieniądze w bankach to nie są pieniądze banku, tylko przeważnie są to pieniądze nasze, tak? To są nasze depozyty, nasze rachunki, nasze lokaty. E, ta, także. Zdrowy system bankowy to też zdrowe nasze finanse, zdrowe nasze oszczędności. Także o, to, o, to, o tym też musimy myśleć. W sektorze bankowym tylko część pieniędzy to są środki akcjonariuszy banków, ale większość to są, to są środki firm, to są środki osób prywatnych e, i banki. My mamy gospodarkę, jednak taką ukierunkowaną na finansowanie poprzez banki, a nie poprzez rynek finansowy. W związku z tym banki muszą zapewniać środki polskiej gospodarce, muszą zapewniać środki przedsiębiorstwom. A działania polskiego rządu jak się mają do sytuacji banków? No bo z jednej strony Narodowy Bank Polski na razie nie decyduje się, kilkukrotnie nie zmieniał stóp procentowych, no ale z drugiej strony rząd zdecydował o tych wakacjach kredytowych, które banki dużo kosztowały. Tak, po pierwsze, kosztowały bardzo dużo banki, a po, po drugie, te środki, które zostały w kieszeni, w kieszeni klientów, mhm. podwyższają inflację, bo oczywiście mamy więcej do wydania. Z analiz wychodzi na to, że. Z tych wakacji kredytowych oczywiście nie skorzystali wszyscy, ale ci, co skorzystali, zwykle te kredyty świetnie spłacali i mieli te pieniądze. I to, co obserwujemy, to też nadpłaty kredytów, mhm. tak? bo jak ludziom zostały pieniądze, albo nadpłacili kredyt, albo przeznaczyli te pieniądze na konsumpcję. Mhm. Także to chyba nie była dobrze skierowana pomoc, bo ona nie trafiła do tych, którzy faktycznie tego potrzebowali. Nie była A... celowa tylko od... no właśnie, od... do, do to wszystkich. Nie, niestety, jeżeli tworzymy program dla wszystkich, taki program niecelowany, do no to efekty, efekty, tego nie zawsze są najlepsze. Na ten moment możemy być spokojni o swoje oszczędności i przede wszystkim nie podejmować tych decyzji tak podejmować racjonalnie, nie tak pochopnie. Tak, tak. Nasze, nasze pieniądze w bankach są, są bezpieczne, jak mówiłem, mamy bankowy fundusz gwarancyjny, na który składają się wszystkie banki i w razie no, jakiś problemów w bankach, te środki są gwarantowane. Tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.